Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie mojego gościa, którego za chwilę przedstawię. Bo dziś mam przyjemność rozmawiać z panem Kamilem Szymańskim, prezesem G2A Arena, Centrum Wystawniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego. Wyobraźcie sobie, że teraz jesteśmy w Rzeszowie i nie możemy podawać ręki, ale przynajmniej żółwikiem się witamy. Witaj, Kamilu. Witaj, witam Państwa. Wiesz trochę, ale przypomnę tym, którzy oglądają nas po raz pierwszy. Ja zacząłem te wywiady robić 2 lata temu mniej więcej, w momencie pierwszego zamknięcia COVID-owego. I idea jest taka, żeby pytać ludzi, których znam, z którymi się koleguję biznesowo, albo których dopiero co poznałem, żeby ich pytać, jak sobie radzą w dzisiejszej rzeczywistości w swoich branżach. I rozmawiałem już z przedstawicielami agencji reklamowych i banków i ubezpieczeń, i firm badawczych. No, blisko 50 różnych rozmów, różnych kategorii. Między innymi z branżą, z przedstawicielami branży eventowej, ze Zbyszkiem Klonowskim, z którym ty jesteś bardzo też zaprzyjaźniony biznesowo. I te nasze rozmowy właśnie zmierzają do tego, żebyśmy powiedzieli sobie nawzajem, jak radzić, co dalej. Akurat powiedziałem o branży eventowej, która ucierpiała chyba najbardziej w czasie COVID-u i z powodu koronawirusa. A dziś poszliśmy jeszcze o krok dalej, bo mamy oto tutaj prezesa, przedstawiciela obiektu, który służył, służy, będzie służył, w co głęboko wierzę, do właśnie takich wydarzeń, takich właśnie eventów. I jak sobie obejrzycie, a mam nadzieję, że Kamilu, że dołączymy, promując naszą rozmowę, ten film 3-minutowy czy 4-minutowy, który pokazuje, jak piękna jest to hala. To nie jest, jak piękny jest to obiekt, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego i różnorodność. I różnorodność wydarzeń, które tam się odbywają, od kongresowo, od biznesowych, poprzez kulturalne, sportowe, wydarzenia dla dzieci itd., itd. Mówię to dlatego, że sam jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, nie widziałem tego na własne oczy, czego żałuję, ale warto mieć taką świadomość, że na Podkarpaciu jest taki obiekt. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od początku. Macie 5-lecie swojej działalności. A jaka była idea przyświecała na początku powstaniu tej areny? 23 czerwca 2016 roku otworzyliśmy pierwszym wydarzeniem, otwarciem ten obiekt. I w jednym z pierwszych wywiadów, które udzielałem, suma i puenta tego mówiła, że ten obiekt ma się stać kołem zamachowym podkarpackiej gospodarki. Tak to było określane. Od tamtego czasu minęło już prawie 5 lat i mamy za sobą prawie 600 wydarzeń. I prawie 500 000 gości, które odwiedziło obiekt z 30 krajów. Więc obserwując to z perspektywy jednocześnie operatora obiektu, ale również kreatora kontentu na tym obiekcie, czujemy, że zrealizowaliśmy ten cel. To znaczy zrealizowaliśmy pierwszy etap tego celu, bo 5 lat dla nas to coś nawet więcej, aniżeli tylko i wyłącznie podsumowanie, to jest rozpoczęcie dla nas nowego etapu. Gdyby nie pandemia koronawirusa, całkowicie dzisiaj inaczej wyglądałaby motoryka działania zespołów tutaj na obiekcie, ponieważ obiekt został wybudowany częściowo ze środki Unii Europejskiej, stąd dla tych, którzy mają do czynienia z funduszami, to wiedzą, że przy tego typu dofinansowaniu często są i jakieś ograniczenia. A więc my przez pierwsze 5 lat byliśmy ograniczeni do pewnego określonego katalogu wydarzeń, które mogły tu mieć miejsce, a mianowicie kongresów, konferencji, targów i wystaw. I wraz z końcem okresu trwałości, czyli gdyby nie pandemia, to planowaliśmy dużą akcję związaną właśnie z odpaleniem
wydarzeń o charakterze już stricte komercyjnym i rozrywkowym, czyli od wydarzeń sportowych po koncerty biletowane, a po różnego typu współpracę z agencjami celem wygenerowania nowych produktów, czyli wykorzystaniem tego obiektu w pełni, czy to w postaci jakichś teleturniejów telewizyjnych, realizacji z obiektu planu filmowego. Tych wszystkich rzeczy przez ten okres tych ostatnich 5 lat nie mogliśmy robić, co też nie uważam jako jakaś tam wielka uciążliwość i kłopot do tej pory, bo dzięki temu właśnie rozwinęliśmy szereg, tak jak powiedziałem, no odbyło się tu prawie 600 wydarzeń o takim charakterze networkingowo-merytorycznym, bardzo mocno ukierunkowanym na biznes, więc wokół obiektu przez te ostatnie 5 lat udało nam się skupić przeróżne branże, ale co najważniejsze moim zdaniem, dotrzeć bardzo daleko z informacją, że Podkarpacie ma swoje przewagi konkurencyjne biznesowo, że mamy fajnych przedsiębiorców, począwszy od firm rodzinnych z tradycjami, poprzez inwestycje podmiotów zagranicznych, które tutaj otworzyły swoje placówki. I dzięki tym wszystkim wydarzeniom udało nam się ściągnąć wielu ludzi, którzy być może nawet nigdy by nie zawiesili oka na tej części Polski, nie mając świadomości dotyczącej drzemiącego tutaj potencjału. Tak. Domyślam się, że to może być takie koło zamachowe. Fajnie, że o tym wszystkim opowiedziałeś, o tych planach. Rozumiem, że COVID jednak trochę je pokrzyżował. Co w związku z tym? Jakie macie pomysł na jak funkcjonujecie już od roku w tej sytuacji, jaka jest? COVID zmienił sposób i dynamikę naszego myślenia. Czyli do tej pory, mówiąc o wydarzeniach biznesowych i kreując je, takim głównym naszym naciskiem było to, żeby stworzyć miejsce spotkań, w którym dochodzi do networkingu, czyli wydarzenia, które miały miejsce. Myśmy ich nie transmitowali w większości wypadków. Myśmy uważali bardziej, że ta istotna oczywiście, ale ta tkanka merytoryczna, ona ma być fantastycznym pretekstem i wywoływać dyskusję. Dzisiaj trochę zmieniliśmy to nastawienie, czyli dzisiaj dużo głębiej, kreując wydarzenia, rozmawiamy od tej strony merytorycznej z rynkiem. Jest mnóstwo wydarzeń na rynku o charakterze merytorycznym dla różnych branż, więc musieliśmy znaleźć i wsłuchać się trochę w głos ludzi, którzy tego realnie będą słuchać bez tej wartości dodanej, jaką jest networking. Więc my w żadnym stopniu nie przyhamowaliśmy. Myśmy w zeszłym roku zorganizowali 100-kilkadziesiąt wydarzeń, tylko oczywiście one były pozbawione w dużej mierze tego właśnie kluczowego czynnika, jaką jest możliwość goszczenia tutaj wielu ludzi. Więc nasze wydarzenia miały charakter online'owy, były transmitowane, służyliśmy i służymy dla wielu firm jako pewnego rodzaju studio targowe, czyli jeżeli ktoś się wcześniej wystawiał na targach międzynarodowych, dzisiaj nie był w stanie wysłać tego tira, wystawić się tam, więc buduje na przykład swoje stoisko u nas, jego pracownicy prezentują te produkty, a my za pomocą wielu kamer, dostosowując się do tego i technologii, i platform, które są obecnie na rynku, transmitujemy tego typu, powiedzmy, przestrzeń ich targową na targi międzynarodowe. Ale oprócz tego oczywiście tworzymy własne wydarzenia o analogicznym zakresie. Więc staraliśmy się maksymalnie skoncentrować na tym, żeby teraz wartość merytoryczna była królem tych wydarzeń, ale jednocześnie, żeby jak najszerzej docierać z tą informacją o obiekcie, budując zasięgi. Czyli położyliśmy trochę nacisk na inną część naszej dotychczasowej działalności. I tą rzecz uważam jako potencjalny sukces na przyszłość, bo jak wróci wszystko do normalności, to my wrócimy do tych dużych, spektakularnych wydarzeń, podczas których będziemy gościć 4000 osób, 5000 osób, czy nawet więcej, ale jednocześnie już nie przegapimy tego całego świata, tej całej dodatkowej publiczności, którą w sposób inkluzywny po prostu zaadoptujemy tutaj do tych wydarzeń, włączymy ich. Czyli często problemem dla nas było to, że czas powodował, że nie byliśmy w stanie mieć speakerów, prelegentów, czy tam łączyć klientów z innych kontynentów. Dzisiaj cały świat przywykł do tego, że to jest normalne, więc my też jakby w ślad za tym będziemy budować technologię, gdzie będzie można mieć specjalne pokoje, w których ktoś będzie, realne, fizyczne pokoje podczas normalnych wydarzeń, będzie miał swoją specjalną lożę, podczas której będzie mógł dalej jakby to, co się wydarzyło w internecie, kontynuować i prowadzić handel, ale na naszej platformie w ramach tego konkretnego wydarzenia.
Tak, to świetnie to ująłeś, bo rzeczywiście po pierwsze, ja też tak to widzę, bo my robiliśmy w mniejszym zakresie, nie na 5000 osób, ale na miarę naszych możliwości wydarzenia. I to, czego najbardziej żal, to właśnie networkingu, bo to jest coś, co dzieje się niezależnie od merytorycznej strony wydarzenia i w czasie tych spotkań networkingowych czasami dzieje się ciekawiej nawet niż w tej merytoryce i dochodzi do większej liczby kontaktów, wymiany wizytówek, nowych biznesów i tak dalej. Więc tego na pewno żal. Narodziło się takie nowe określenie, w miarę nowe, ale już teraz bardzo popularne, czyli eventy hybrydowe. I ty mówisz, że jak wszystko wróci do normalności, ja bym cię zapytał, czy ty naprawdę wierzysz, że wróci do, znaczy do normalności, daj Boże, żeby wróciło, ale czy ta normalność będzie wyglądała tak, jak przed marcem ubiegłego roku? Nie, no absolutnie nie, dlatego właśnie mówię, że to, czego się nauczyliśmy przez ten okres i te kompetencje, które rozwinęliśmy, one się połączą z tym, co było wcześniej i wyjdzie coś z tego nowego, to zdecydowanie. Ja myślę, że w ogóle ten okres przejściowy będzie dużo dłuższy, niż nam się wszystkim wydaje. Ja jestem hura optymistą do wielu rzeczy, ale wydaje mi się, że to na wielu szczeblach ta pandemia odcisnęła swoje piętno, więc będziemy się uczyć spotykać na nowo, a myślę, że wszyscy też trochę lepiej będą wykorzystywać czas, który mają i efektywność tych spotkań, a więc one będą inne, ale inne nie oznacza gorsze. Absolutnie, absolutnie tak. Zresztą tak mi teraz przyszło do głowy takie pytanie, abstrahując od pandemii, czyli załóżmy, że już jej nie ma i nie było. W jaki sposób dochodzi do tych wydarzeń? Mówisz o kilku tysiącach wydarzeń w skali tamtych 5 lat, tak? Dobrze mówię, kilka tysięcy? Około 600 wydarzeń. 600 wydarzeń, okej. Okay. No to już prawie 1000. I teraz... Rok ma 365 dni, działamy od 5 lat. Ale być może biorąc pod uwagę właśnie to, że część wydarzeń pozostanie w trybie online, to ilość tych wszystkich będzie dużo większa. Niezależnie od online, ciekawi mnie, w jaki sposób te wydarzenia się rodzą. Czy to są wasze pomysły, czyli waszej ekipy, wy mówicie, zróbmy takie targi, bo to jest ciekawe, ten rynek fajnie się rozwija, zaprosimy tutaj gości, prelegentów i tak dalej. Czy przychodzą też z zewnątrz klienci i mówią, słuchajcie, chcemy u was coś zorganizować? Nasza działalność tak naprawdę funkcjonowała i funkcjonuje w trzech modelach. Jeden model to jest właśnie ta część kreatywna, w której my, a mając kontakt tutaj z tym rynkiem podkarpackim, z rynkiem polskim, staramy się zbadać potrzeby, co było właśnie ważne w perspektywie powstania takiego obiektu, bo nie ma drugiego takiego obiektu na Podkarpaciu, więc nie było miejsca spotkań, w którym można było w takiej skali te wydarzenia organizować. Więc my staramy się zrozumieć, która branża tutaj jest najsilniejsza, a która branża potrzebuje pomocy, która branża jest na tyle aktywna, że się zbierze i będzie w stanie właśnie stworzyć fajny projekt zarówno o charakterze B2B, jak i B2C. Drugi wariant jest taki, w którym po prostu przychodzi do nas klient. My jesteśmy halą, która wynajmuje przestrzenie i on ma swoją potrzebę. Wcześniej, mówiąc tutaj o klientach lokalnych, nie miał takiego metrażu, nie był w stanie jakby dać wody swojej kreatywności, więc on przychodzi do nas z projektem, ma już wszystko w głowie poukładane, my tylko wspieramy w jego realizacji, dając przestrzeń, podpowiadając i dając narzędzia po temu. A trzeci element jest taki, że przychodzi klient, a mam pomysł, być może powinniśmy zrobić coś wspólnie. I w tym momencie my z naszym doświadczeniem, drugi zespół z jego doświadczeniem tworzymy i generujemy wydarzenie jako jakieś nasze wspólne przedsięwzięcie. Natomiast, no tak. Okej. Na tym filmiku, który mam nadzieję pokażemy, nie zapomnimy go dołączyć, link do tego filmu, bo naprawdę on świetnie pokazuje te wasze działania w ciągu tam 4 minut chyba. Przebija się co jakiś czas wydarzenie, które w pewnym sensie też nas połączyło, bo myśmy się poznali dzięki Zbyszkowi Klonowskiemu i temu, tej idei, temu wydarzeniu, któremu my bardzo przyklaskujemy. Ja byłem przez 15 lat animatorem takiego projektu, który się nazywał Brief for Poland. Mam nadzieję, że to jeszcze odżyje.
czyli idea pokazywania polskich produktów na świecie, żeby budować dobry wizerunek Polski. Czyli nie tak, że robimy film do CNN-u czy BBC, jakie mamy piękne kobiety, starówkę w Warszawie i lądujące samoloty, tylko mówimy, jakie mamy produkty, bo mam wrażenie, że świat nie bardzo wie, co my tak naprawdę, poza tym, że jesteśmy sympatyczni, umiemy robić. I 60 milionów, czyli ten projekt, który realizujecie, który u Was się odbywa, to jest takie wydarzenie, które propaguje polski biznes i polonijny biznes. I łączy, mam nadzieję, że my się też w to włączymy, że będziemy łączyli polskie firmy, nowe firmy, startupy z inwestorami polonijnymi na przykład. I tu wy jako Rzeszów dołączyliście do fantastycznego grona miast, gdzie to się odbywało offline, a teraz online, bo to są i Nowy Jork, i Barcelona, i Londyn, i Milano zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Także... No, Mediolan to akurat wydarzenie, które przez pandemię pierwsze, bo dokładnie na 3 dni przed jego startem wybuchła pandemia we Włoszech i musieliśmy odwołać. Więc no Mediolan właśnie. To właśnie ten pierwszy freeze. No właśnie, ale bardzo gratuluję tego pomysłu. Będziemy mu kibicować i mam nadzieję, że też będziecie o nas pamiętać, jak będziecie robili to wydarzenie. Mam na myśli 60 milionów, ale również inne. Chciałbym się polecić waszej świadomości, że jest takie medium marketingowo-biznesowe, które chętnie będzie relacjonowało, zapowiadało wasze wydarzenia, więc serdecznie zapraszam. Super, jasna sprawa. Powiedz, jaka przyszłość? Na koniec. Od tego, od czego zacząłem, to pewnie na tym skończę, czyli nasz potężny entuzjazm został na razie, może entuzjazm nie został przygaszony, ale nasze działania zostały delikatnie przez pandemię wyhamowane, bo dokładnie to, co się miało dziać tutaj od 1 czerwca w górę, czyli po tym okresie trwałości, to miały być koncerty, to miały być wydarzenia sportowe, to miało być duże wydarzenia rozrywkowe. Więc tam widziałem koncert Lady Punk między innymi, zdaje się w październiku. Tak, to akurat podmiot zewnętrzny będzie organizował. No i oczywiście, bo to czego nie powiedziałem, dziwnie to zabrzmi w okresie pandemii, ale nasz kalendarz jest praktycznie, jeżeli chodzi o poziom rezerwacji, bardzo bogaty, jest pełny. Mhm. A natomiast no, konsekwentnie wiemy, że to jest na razie po prostu papier, czyli podmioty do nas się zwracają, wszyscy chcą realizować jakieś tam swoje pomysły, natomiast no, nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy realnie, pod jakimi warunkami, na jakich zasadach będziemy w stanie zbudować te wydarzenia razem z naszymi partnerami, czy też dać możliwość komuś stworzenia tych wydarzeń. Więc to, co możemy, realizujemy. Mamy przygotowane formaty, które tylko czekają na wypuszczenie. Oczywiście wszyscy, którzy działają w branży eventowej, wiedzą, że nie da się usłyszeć, że za miesiąc już będzie OK i nagle w ciągu miesiąca zrobić sensowne, konstruktywne wydarzenie. Więc dlatego dla nas tak jest kluczowe, żeby wiedzieć, że za pół roku startujecie, że za 3 miesiące możecie, że za rok to się wydarzy. I wtedy wszystkie narzędzia, które mamy, można dostosować. Więc my mamy szereg pomysłów związanych z wydarzeniami festiwalowymi. Mamy szereg pomysłów związanych z wydarzeniami targowymi, wydarzeniami typu właśnie Oktoberfesty, targi wina, tego typu rzeczy. Natomiast to wszystko czeka w tak zwanej przysłowiowej szufladzie, żeby wiedzieć, na jakich zasadach my to będziemy mogli odpalić. No, dla nas najważniejszy jest teraz z najbliższych momentów ten 23 czerwca. Tak. A ja żyję nadzieją i wszystko tworzę i przygotowuję pod takim kierunkiem, że na jakichś zasadach, przy pewnym rygorze sanitarnym, we współpracy z medykami, uda mi się stworzyć normalną galę. Być może nie będzie ona 5-letnią galą rocznicową na 1000 osób, ale żeby chociaż mogła być na te 300, żebyśmy byli w stanie te 5 lat ciężkiej pracy, fajnej pracy i kreatywnej pracy w godny sposób podsumować. 300 osób w hali, a reszta, czyli 1000 przy komputerach. Tego sobie życzmy i życzmy, żeby te szuflady z pomysłami, żebyście mogli jak najszybciej otworzyć i zacząć te pomysły realizować.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę Ja również. I zapraszam wszystkich do linku, który zamieścimy i pokażemy ten fantastyczny obiekt. Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.